Księga Wyjścia, rozdział 25. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozioł sierść, i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do olejku, do namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Bóg nakazał Mojżeszowi wystawienie przybytku, bo dokładnie ten wyraz tutaj przetłumaczony jako świątynia znaczy przybytek, czyli takie miejsce, w którym szczególnie można odczuć Jego obecność. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, złupili Egipcjan, Bóg powinien pożyczyć od nich kosztowności, drogie szaty, i Egipcjanie im to dali. W ten sposób odebrali sobie należność za swoją pracę, ale też dzięki temu mieli materiały do wystrojenia tego przybytku. Ci, którzy chcieli, mogli dać dobrowolnie do budowy tego przybytku te rzeczy, które są do tego potrzebne. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Przez te 40 dni, kiedy Mojżesz przebywał na górze, widział, jak ten przybytek ma wyglądać, i później miał wykonać naród izraelski ten przybytek według tego wzoru, który Mojżesz widział i opisał. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką i 1,5 łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dokoła złoty wieniec. Odlejesz także dla niej 4 złote pierścienie i przytwierdzisz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie i 2 pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki. Nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. Nakazał wykonanie skrzyni świadectwa. Miała być wykonana z drzewa akacjowego. To jest jedno z najtrwalszych rodzajów drewna. Skąd Izraelici mieli je na pustyni, to już nie jest powiedziane, ale mieli. Mieć to nieco mniej niż pół metra, także wymiary tej skrzyni to jakieś 1,20 m długości i około 80 cm szerokości i wysokości. Jeżeli chodzi o to, co wchodziło w skład tego świadectwa, to w Starym Testamencie wspomniany jest tylko dzban z manną. Dopiero w liście do Hebrajczyków można przeczytać, że poza tym dzbanem z manną do tej skrzyni włożono laskę Mojżesza i kamienne tablice z przykazaniami. Skrzynia miała być tak wykonana, żeby nie trzeba jej było potem dotykać, że były zrobione te kółka, w nie włożone były drążki z drzewa akacjowego i kiedy trzeba było ją przenieść, to chwytano za te drążki, których nigdy nie wyjmowano z kółek, i niesiono skrzynię tam, gdzie trzeba.
i zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia długie, a 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Wieko tej skrzyni świadectwa, czyli Arki Przymierza, miało być zrobione ze szczerego złota. Miały być na nim cheruby, czyli jakieś anioły, które też pewnie Mojżesz widział w czasie tych 40 dni pobytu na górze i powiedział wykonawcom, jak one wyglądają. Te cheruby miały rozpostarte skrzydła, także zakrywały to wieko, i twarze zwrócone ku dołowi, także patrzyły na to świadectwo, które znajdowało się w skrzyni. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Tego wieka Bóg miał rozmawiać z Mojżeszem, czyli można tak powiedzieć, że ta skrzynia przypominała o tym, co Bóg już zrobił dla Izraela, i to miało skłaniać do posłuszeństwa temu, co później Bóg powie. Zrobisz także stół z drzewa akacjowego, 2 łokcie długi, łokieć szeroki i 1,5 łokcia wysoki, i pokryjesz go szczerym złotem, i zrobisz na nim dokoła złoty wieniec. Zrobisz też wokoło niego listwę na 5 szeroką i wzdłuż jego listwy zrobisz złoty wieniec. Zrobisz także do niego 4 złote pierścienie i przymocujesz te pierścienie na 4 bokach przy jego 4 nogach. Tuż przy listwie będą te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu. Zrobisz zaś te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Na nich będzie się nosiło stół. Zrobisz też jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów, zrobisz je ze szczerego złota. Na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną chleby pokładne. Miał też być zrobiony stół, na którym miano składać chleby pokładne. Te chleby leżały przed Bogiem przez 7 dni, a potem kapłani je zjadali. To miał być wyraz wdzięczności Bogu za to, że daje chleb ludziom. Ten stół też miał być przygotowany do przenoszenia w podobny sposób jak Arka Przymierza. Też miał być pokryty złotem. Miały być na nim misy i czasze. Być może tutaj jest jakiś błąd w tłumaczeniu. Być może te misy i czasze nie miały być do ofiar z płynów, które składano poza przybytkiem, ale to miały być takie formy, do których wkładano te chleby, żeby nie posklejały się ze sobą i żeby zachowały świeżość przez te 7 dni. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły. Jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. 6 ramion wychodzić będzie z jego boków. 3 ramiona świecznika z jednego, a 3 z drugiego boku. 3 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatem
I znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na tym samym świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma ramionami wychodzącymi z niego będzie po jednej gałce. A tak będą gałki pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Ich gałki i ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. Tym sprzętem, który miał się znaleźć w świątyni, był świecznik. Miał w sumie siedem lamp. Trzy były na ramionach wychodzących z trzonu w jedną stronę, trzy na ramionach wychodzących ze trzonu w drugą stronę i jedna lampa na trzonie. To jest tak zwana menora, która jest do dzisiaj w godle Izraela. Świecznik miał być przyozdobiony kwiatami migdałowymi. One zwykle rosną na gałązkach migdałowca prostopadle do nich i pewnie na tym świeczniku też właśnie w taki sposób miały być usytuowane te kwiaty i pąki. Wszystko miało być wykute z talentu szczerego złota. Talent to jest około 35 kg. Tyle miał ważyć świecznik i wszystkie przybory służące do podtrzymania ognia na nim. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Jeszcze raz Bóg powtórzył, że wszystko ma być wykonane w taki sposób, jak jest na tym wzorze, który Mojżesz widział, przebywając z Bogiem na górze. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego. Powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Bo wierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już stracisz życia sens, masz dość świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan.